Witajcie, akwarium ma 2 lata i 2 miesiące. Czas na aktualizację, zanim jednak zacznę, szybkie przypomnienie, co to za zbiornik. Akwarium, na które patrzycie, ma 250 litrów, wymiary to 100 na 50 na 50. Akwarium oczywiście jest z sampem. Podmianę robię co tydzień, 30 litrów na soli Tropic Marine Pro Reef. Parametry wyrównuję baling z firmy Ati Essentials. A bakterie, które leję od miesiąca, to bakterie Prodibio Biodigest. Jestem z nich bardzo zadowolony, jak i z soli. Przejdźmy teraz do parametrów, za które jest mi wstyd. No ale do rzeczy. Zrobiłem test ICP. Wynik widzicie teraz na ekranie. Omówimy sobie tylko to, co podkreślone jest na czerwono. I na tym się skupię, bo jest co poprawiać w najbliższym czasie. Jak widać, mam braki jodu. Jod to niezwykle istotne dla koralowców i bezkręgowców mikroelement. U koralowców twardych poprawia wybarwienie ciemno-niebieskie i fioletowe. Oczywiście muszę podbić ten mikroelement. Będę postępował według zaleceń z testu ICP. Dawka jest wyliczona, no także działam. Kolejnym brakiem w mikroelementach jest nikiel. Nikiel w naturalnej wodzie morskiej występuje jako pierwiastek śladowy. Pomimo jego bardzo niewielkiej zawartości, odgrywa niezwykle ważną rolę dla prawidłowego wzrostu koralowców. Poprawia wybarwienie oraz pomaga w utrzymaniu dobrej kondycji zdrowotnej. A jego pokłady są regularnie konsumowane przez mieszkańców akwarium. No, płyn podbijający nikiel właśnie odebrałem. Pierwsza dawka podana. Oczywiście według testu ICP wszystko robię. Przejdźmy dalej. Bor. Tutaj też są braki. Jeśli chodzi o bor, jest to ważny składnik wody morskiej. Bierze udział w metabolizmie wapnia oraz przyspiesza wzrost alg wapiennych. No, widocznie temu u mnie nie ma tych alg. Prawidłowy poziom boru wspiera rozwój szkieletów koralowców, a także poprawia wybarwienie. No, kolejny problem. No niestety. Muszę z tym sobie poradzić. Bor już zamówiłem z firmy Reef Scorpion Fish. Niestety z Aquaforest nie mogłem znaleźć tego. No będę musiał jakoś dawkę obliczyć, no bo pewnie to jest inne stężenie. Kolejny problem to niski poziom sodu. No jedyny pomysł, jaki przychodzi mi do głowy, to zwiększyć zasolenie. No powinno to pomóc. Teraz najciekawsze. Mam tu bardzo wysokie CA. Pomyślicie, jak to się stało, że jest takie wysokie? No, nie ma tutaj jakiejś zaskakującej historii. Po prostu przez pomyłkę i niedopatrzenie ustawiłem za dużą dawkę na pompie. Testów nie robiłem, no i taka niespodzianka. Jest to przykre i żałosne. Nie róbcie tak. Początkowo wystraszyłem się tego poziomu CA, więc no panika, nie powiem, ale postanowiłem napisać do kilku fachowców w tym naszym hobby. No i rady podobne, co tydzień podmiana, na spokojnie, pośpiech nie jest wskazany, także działam, nie panikuję. W akwarium pojawiły się też zanieczyszczenia. Test wykazał bardzo wysokie stężenie glinu. No podejrzewam, że wzięło się to z absorbera na krzemiany, który kiedyś używałem. Ponoć nie ma co panikować, podmiany załatwią sprawę. To tyle. Cały test mieliście widoczny, więc zresztą możecie się sami zapoznać. Ten test nauczył mnie jednego. Muszę je robić częściej. Na pewno nie co miesiąc, no bo nie stać mnie na takie coś. No, co 2-3 miesiące postaram się je robić. Przejdźmy teraz do obsady rybnej, bo mam tu trochę zmian. Piżamki, które miałem, wyleciały, jak i garbik. Kupiłem sobie 4 chromisy, łącznie mam ich 7. Myślałem, że utworzą piękną, zgraną ławicę. No a tu niespodzianka. 4 pływają razem, reszta siedzi po kątach. No dam im jeszcze trochę czasu. Jak nie utworzą ławicy, to wylatują. Przejdźmy teraz do mojej rafy. Do zbiornika trafiły 3 akropory. Jedną z nich jest akropora zielona. Co do tych dwóch nazw nie znam. Mam nadzieję, że stworzę im dobre warunki do życia. Pojawił się też mój ulubiony koralowiec miękki. Kiedyś miałem piękną, porośniętą skałę z tym koralowcem, ale niestety zaczął umierać. Postanowiłem jeszcze raz spróbować z klawularią papają. Świetny koralowiec, mało wymagający,
sam raz dla osób początkujących. Na koniec przejdźmy do SAMP-a. Wskrzesiłem refugium, makrogrony, które tutaj mam, to spaghetti. Do SAMP-a trafiła też cała paczka mediów biologicznych, czyli kulki Maxpect, dokładnie 1 kg. Łącznie mam 3 kg. Świetne medium biologiczne, no polecam jak najbardziej. To tyle w dzisiejszym odcinku. Napiszcie proszę o swoich wpadkach, zobaczymy, czy dorównają mojej wpadce z CA. W sumie sporo błędów przez ostatni czas popełniłem, ale najważniejsze, by wyciągnąć z tego wnioski. Dobrze, akwaryści. Jak film Wam się podobał, to bardzo z tego się cieszę. Zostawcie kciuka w górę. Trzymajcie się. Cześć.